Możemy? Kameruje się? Szczęść Boże, witajcie kochani w Wielki Piątek. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to słowo pragnę. Kiedy dzisiaj przeżywamy liturgię Wielkiego Piątku i czytamy tekst Ewangelii świętego Jana, długi tekst opisujący mękę, śmierć Pana Jezusa, to wiele takich momentów jest, w których się wzruszamy, w których może i zapłaczemy nad sobą, i dobrze, żebyśmy zapłakali nad sobą. I wiele takich momentów jest, które przerażają, ale ten, który mnie poruszył, jest związany ze słowem, które Jezus wypowiedział, wydawałoby się, w bardzo takich okolicznościach ludzkich. To znaczy, kiedy Jezus mówił pragnę, to uzasadnionym wydaje się być to, że chciał po prostu się napić po tej kaźni, którą przeszedł i w tych ostatnich chwilach swojego życia. Ale jak się dowiadujemy, słuchajcie, z objawień Jezusa świętej Małgorzacie Marii Alacoque, kiedy ukazał jej swoje serce w Parlemonial. Stąd cała pobożność pierwszopiątkowa, stąd cała czerpie duchowość Najświętszego Serca. To Jezus mówił, że wcale nie wołał o wodę, ale wołał o to, by człowiek go kochał. Pragnę ludzkiej miłości, mówił Jezus do świętej Małgorzaty Marii Alacoque. Dalej Jezus mówił, oto serce, które tak bardzo ludzi ukochało, a które otrzymuje od wielu, nawet od tych szczególnie im umiłowanych. Tylko oziębłość, obojętność i niewdzięczność. I dalej Jezus mówi, za nic bym sobie poczytał to wszystko, co mi uczyniono, jeśli człowiek choć trochę miłości by mi okazał. Nie? Takie pragnienie tego, żeby człowiek kochał Boga. Bóg, który staje się żebrakiem. Zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że głosimy miłość Pana Boga, że mówimy o tym, że Bóg nas kocha. A dzisiaj stajemy pod krzyżem w odwrotnej sytuacji. To znaczy, Bóg woła o to, żeby Go ukochać, żeby Go kochać, żeby w tym momencie, kiedy On za nas oddaje życie, żeby Mu tę miłość wyznać, żeby być przy Nim. I nie chodzi dzisiaj Jezusowi nawet o to, żeby jakoś zadeklarować to, że ja odczuwam Jego miłość, tylko bardziej, by wyznać miłość w Jego kierunku, by Go ukochać, by dać Mu dowód tej miłości w postaci tego wyznania i bycia z Nim pod tym krzyżem. Jan taki był. Jan jest pod krzyżem z Matką Bożą i innymi niewiastami. Dlaczego? Bo jako jedyny z apostołów. Dlaczego? Bo on odkrył to, że jest kochany przez Boga, że jest umiłowanym uczniem i sam tak kochał, że nawet krzyż go nie powstrzymał. Nie? Dlatego Jan jest pod krzyżem. Dlatego, kiedy Jezus mówi pragnę, to Jan na to odpowiada. Pamiętam, jak lata temu, po pierwszym roku odświęceń, pojechałem do Rzymu na 10 miesięcy i tam miałem okazję posługiwać u sióstr Matki Teresy z Kalkuty. To gdziekolwiek, w którymkolwiek z klasztorów byłem, a w Rzymie i okolicach jest ich 8, 7 czy 8, to wszędzie ta prostota kaplicy, w której nie ma ławek, w której po prostu są gołe ściany, jest tylko droga krzyżowa, na środku kaplicy jest krzyż, a pod prawym ramieniem, patrząc na krzyż, jest słowo pragnę. Zawsze po angielsku, zazwyczaj po angielsku napisane, bo to jest jakby język zgromadzenia, ale właśnie to jest to słowo, pragnę. I przypomniały mi się te kaplice, które w żaden sposób nie są zdobione tak po ludzku. Zdobione są tylko jednym, że siostry patrzą na słowo pragnę i odpowiadają na to słowo. Tym są zdobione te kaplice. W kontekście jeszcze Triduum i tych świętych dni teraz, to
Przypomina mi się, że za każdym razem, kiedy do zakrystii wchodziłem sióstr Matki Teresy z Kalkuty i przygotowałem się do Eucharystii, to czytałem inne słowa. Kapłanie, pamiętaj, sprawuj tę Eucharystię, jakby była pierwsza w Twoim życiu, jakby była jedyna w Twoim życiu, jakby była ostatnią w Twoim życiu. Więc wchodząc do tej zakrystii, wchodząc do tej kaplicy, bardzo dobrze rozumiało się, wchodziło się w misterium Wielkiego Piątku, wchodziło się w misterium Wielkiego Piątku, które nie jest tylko i wyłącznie śmiercią Jezusa, ale misterium Wielkiego Piątku jest wyznaniem Bożej miłości, zaproszeniem do tego, żeby Boga ukochać. Więc pierwsza rzecz to słowo pragnę, to miłość, ta miłość, którą Bóg nam wyznaje i miłość, którą prosi, żebyśmy mu okazali. To słowo pragnę to także miłosierdzie. Jezus, który pragnie miłosierdzia. Dlaczego umarł za nas? Bo pragnął miłosierdzia dla nas. Pragnął odkupić nasze winy, zmazać nasz grzech. Nic z siebie nie możemy. Choćbyśmy nie wiem, co robili, to nic z siebie nie możemy. To Bóg za nas odkupił winy. I w tym kontekście, słuchajcie, kiedy stajemy w przedziwny Wielki Piątek i w przedziwne Triduum, kiedy nie możemy w większości pójść się wyspowiadać, stanąć nawet w tych kolejkach, wyznać grzechy. Nawet ci, którzy tylko raz w roku się spowiadali, właśnie w okresie Triduum czy przed świętami Wielkiej Nocy, nie mogą pójść z racji ograniczeń z powodu pandemii koronawirusa. Stajemy dzisiaj w sytuacji, w której Jezus mówi: pragnę miłosierdzia, pragnę, by ta ofiara moja zadośćuczyniła Ojcu za Twoje grzechy. Dlatego chcę Was prosić dzisiaj, byście, kochani, jeśli nie ma możliwości, byście skorzystali ze spowiedzi świętej, to chcę Was prosić, po pierwsze, byście się nie załamywali, a po drugie, byście skorzystali z tego, co mówi penitencjaria apostolska, gdzie zachęca nas Stolica Święta do tego, abyśmy stanęli przed Panem, abyśmy wzbudzili sobie akt żalu, doskonały akt żalu. Co znaczy doskonały? To znaczy akt żalu z miłości do Pana Boga, z żalu z powodu tego, że Go zawiodłem, Boga i bliźniego. Byśmy w sercu wypowiedzieli Panu Bogu te grzechy, które popełniliśmy, szczególnie te, które są grzechami ciężkimi, śmiertelnymi. Byśmy w sercu zadeklarowali, że jak tylko skończą się te ograniczenia, to przy najbliższej okazji przystąpimy do normalnej, sakramentalnej spowiedzi. I w ten sposób byśmy mogli uzyskać odpuszczenie tych grzechów i łaskę uświęcającą na czas tych świąt. Penitencjaria apostolska uczy nas i mówi wyraźnie, że z powodu tych ograniczeń, wzbudzając sobie żal za grzechy, deklarując przy najbliższej okazji pójście do spowiedzi, zostaną nam odpuszczone nawet grzechy śmiertelne. I dzięki temu możemy w łasce uświęcającej przeżyć to Triduum Paschalne i przeżyć wydarzenie, jakim jest zmartwychwstanie Pana Jezusa. Zachęcam Was też, by przy tej okazji stać się wiernymi uczestnikami tego, co się wydarzy pod krzyżem i tego, co się wydarzy przed grobem i tego, co się, czy w grobie pańskim i tego, co się wydarzy w Wieczerniku, kiedy Jezus objawi się jako zmartwychwstały Pan. Zapraszam Was do tego, byście duchowo przeżyli rzeczywiście ten święty czas. Dzięki transmisjom telewizyjnym i radiowym stańmy w tym żalu, w tej skrusze, w tym wyznaniu grzechów, o którym mówiliśmy, i tej łasce, którą daje nam Kościół, i przyjmijmy w te dni za każdym razem duchowo komunię świętą, pokazując Jezusowi, że odpowiadamy na Jego zaproszenie, na Jego pragnę i wiernie jesteśmy przy Nim do końca. Życzę Wam, kochani, by to doświadczenie dzisiejszej liturgii
przeżyte pewno dla nas w większości duchowo, by było takim momentem, w którym nie tylko doświadczymy tego, że Bóg nas kocha ponad wszystko i oddał za nas życie, ale także będzie momentem mojego wyznania miłości w Jego kierunku, wyznania mojej miłości Jezusowi stojąc pod krzyżem. I na te momenty trudne, ale i cudowne niech nas strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.